Cześć, tu Topowa Dycha. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat ZUS. Miejsce 10. Początki. Zacznijmy od odrobiny historii. Dawno temu spokojną starość zapewniały swoim rodzicom dzieci. Dlatego warto było mieć liczne potomstwo. Wszystko zmieniło się za sprawą tego człowieka, niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka, który pod koniec XIX wieku wprowadził ubezpieczenia społeczne dla robotników. Inne państwa poszły za ciosem. Dziś trudno znaleźć na świecie kraj bez ubezpieczeń społecznych. Także socrealistyczne korzenie ubezpieczeń społecznych to tylko mit. Miejsce 9. Wszystko w pakiecie. W Prusach i na polskich ziemiach zaboru pruskiego wszyscy ubezpieczeni mieli zagwarantowaną bezpłatną opiekę lekarską, leki, środki opatrunkowe, a nawet okulary i protezy. Dziś usługi medyczne są całkowicie niezależne od ubezpieczeń społecznych. Ochroną zdrowia zarządza NFZ, a ubezpieczeniami społecznymi ZUS. Ludzie często mylą ubezpieczenie społeczne z tym zdrowotnym, tak samo jak ZUS z NFZ-em. Jednak to nie jest to samo i warto o tym pamiętać. ZUS pobiera co prawda składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale od razu przekazuje je do NFZ. Miejsce 8. Pałace ZUS. Na pewno słyszeliście o pałacach ZUS. Czasami nazywane są nawet potworkami architektonicznymi. Na ekranie widzicie kilka przykładów z 43 oddziałów ZUS w Polsce. Sami zdecydujcie. Pałace ZUS. Na bogato czy kiczowato? Z jednym z pałaców łączy się zabawna historia. Mieszkaniec Białegostoku zainicjował na Facebooku turniej zjazdów na byle czym z dachu ZUS-u w Białymstoku. Event zyskał zainteresowanie 20 tysięcy osób, a ponad 6 tysięcy kliknęło, że weźmie udział. Miejsce 7. Kto jest taki zdolny? Jak wiemy z obiegowych żartów, dla ZUS wszyscy jesteśmy piękni, zdrowi i młodzi, ale tak na serio, wiele osób nie odróżnia niezdolności do pracy od niepełnosprawności. A choć oba te słowa zaczynają się na nie, to należy je rozróżniać, bo to nie to samo. Niezdolny do pracy jest ktoś, kto przez jakiś czas albo na stałe nie może pracować ze względów zdrowotnych. Nie każda osoba z niepełnosprawnością jest automatycznie niezdolna do pracy. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności za 2015 wskazują, że około 1/4 osób z niepełnosprawnością pracuje. Także ZUS zajmuje się orzekaniem o niezdolności do pracy, a nie o niepełnosprawności. Miejsce 6. Składki na co? Pewnie nieraz słyszeliście wyrażenie składki na ZUS. Cóż, nie ma czegoś takiego, to dość niefortunny skrót myślowy. Składki są, ale na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Nie na ZUS. My potrzebujemy naszych składek, Polki i Polacy. Te składki są na nasze, każdego z osobna ubezpieczenia. Na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych w ZUS zapisanych jest ponad 2 biliony złotych polskich. Miejsce 5. Kiedy na emeryturę? W Polsce od 1 października 2017 wiek emerytalny wynosić będzie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. A jak to wygląda w innych krajach i epokach? W Prusach za Bismarcka początkowo było to 70 lat. Od tamtej pory średnia długość życia w Europie wzrosła o 20 lat. W Wielkiej Brytanii wiek emerytalny to 68, a w Niemczech i Francji 67, a na przykład na Białorusi 58 dla kobiet. W PRL była grupa uprzywilejowanych pracowników, których wiek emerytalny był 5 lat niższy niż pozostałych. Byli to pracownicy zatrudnieni pod ziemią, na statkach, we flocie powietrznej i nauczyciele. Miejsce 4. 10 tysięcy plus. Wicepremier Mateusz Morawiecki wpadł na pomysł, który ma zachęcić Polaków do pozostania na rynku pracy. Za pracę dłuższą o 2 lata mielibyśmy dostać 10 tysięcy złotych, a za każdy następny rok po 5 tysięcy. Jak podoba Wam się taki pomysł? Napiszcie w komentarzach. Miejsce 3. Nie tylko emerytury. Mówienie o ZUS-ie w świetle samych emerytur to jednak za mało. Wielu z nas zapomina, że składki są na 4 różne ubezpieczenia. Z tych 4 ubezpieczeń mamy dużo różnych świadczeń. Emerytury, renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne i nie tylko. Miejsce 2. Internetowo. Niby ponad 80-letni staruszek, ale wykluczenie cyfrowe mu z pewnością nie grozi. Czy wiedzieliście, że ZUS to pierwszy e-urząd w Polsce? W ZUS-ie prawie wszystko można zrobić przez internet. Kompleksowy system informatyczny ZUS-u, w skrócie KSI, to ogromny system wykonujący 250 tysięcy operacji na sekundę i 37 milionów operacji dziennie. Komisja Europejska nawet przyznała ZUS-owi za KSI nagrodę. W ogóle ZUS dużo o nas wszystkich wie. W KSI jest 300 terabajtów danych.
to tak jakby nagrać informacje na 400 tysięcy płyt CD. I miejsce pierwsze, ZUS bez kasy. No raczej nie. To chyba największy mit na temat ZUS. Po pierwsze, ZUS to taki urząd, a państwo utrzymuje swoją administrację. Pieniądze ze składek idą na wypłatę świadczeń, więc nie mówimy w ogóle o sytuacji finansowej ZUS, a FUS. Znowu brzmi podobnie, a jednak to nie to samo. Nasze składki płyną do wielkiej sakiewki o nazwie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Ale wróćmy do tego bankructwa. Wypłata świadczeń dla matek, chorych, niezdolnych czy starych jest zagwarantowana przez państwo polskie. Musielibyśmy zbankrutować jako kraj, by ZUS przestał wypłacać świadczenia. Tutaj ciekawym przykładem jest to, że ZUS wypłacał świadczenia także w czasie II wojny światowej. A jak ty wyobrażasz sobie swoją wymarzoną emeryturę? Napisz koniecznie w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam cię do sprawdzenia mojego Facebooka, Instagrama i nie tylko, a my widzimy się niedługo. Piona!